oczywiście to życie jest piękne, dopóki siedzimy na górze i obserwujemy pojedynek tygrysów, a nie uczestniczymy w tym pojedynku. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Chinach, co dzieje się w tej geopolityce, a teraz chwilę o tym, co dzieje się w Europie. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji spotkali się i powiedzieli, damy 500 miliardów euro, żeby wspomóc europejską gospodarkę. Damy, to znaczy pożyczymy. Co to w ogóle za konstrukcja finansowa? No właśnie, tu nikt pieniędzy dawać nie będzie za darmo, to nie jest tak. Natomiast od wielu tygodni, jeżeli nie od miesięcy, toczy się dyskusja o koronaobligacjach, czyli o wspólnym zaciąganiu długu przez wszystkie państwa europejskie na potrzeby Włoch, Hiszpanii, a także kilku innych krajów, które są bardziej dotknięte przez koronakryzys niż między Polska czy nawet Niemcy. I ten mechanizm finansowy w postaci wspólnego długu, czegoś, czego do tej pory nie mieliśmy, bo Unia Europejska jako taka nie jest w stanie kreować deficytu. To było do tej pory, nigdy się nie zdarzyło, nie było możliwe. I to oznacza, że państwa europejskie, Unia Europejska wyemituje w perspektywie 7 lat obligacje, rozumiem, że za pośrednictwem Europejskiego Banku Centralnego, które będą warte właśnie 500 miliardów euro. To jest mniej więcej tyle, ile warta jest polska gospodarka w ciągu roku. No i na tej podstawie będzie przydzielać pakiet pomocowy właśnie tym krajom, które są najbardziej dotknięte przez kryzys, który dzisiaj mamy. Spłacać te obligacje będą wkładem własnym do budżetu europejskiego. To by oznaczało, że na przykład Polska będzie dokładać trochę więcej pieniędzy do budżetu europejskiego po to, żeby można było spłacić te obligacje, które mają jakiś termin zapadalności. Zobaczymy właśnie w ogóle, jak będzie wyglądało trochę bardziej szczegółowo ta propozycja, o której mówi duet francusko-niemiecki. Natomiast no, państwa południa się tego domagały już od kilku tygodni i trochę nie dziwne, że udało się wreszcie jakiś mechanizm finansowy taki zmontować. To jest na razie propozycja. A jak to się ma do tej propozycji Parlamentu Europejskiego, bo z kolei Parlament Europejski domagał się 2 bilionów euro, czyli 4 razy większej kwoty niż zadeklarowała pani kanclerz i prezydent Francji. To są dwa różne fundusze, czy to jest jeden ten sam, tylko to jest element dyskusji na temat pieniędzy? Wydaje mi się, że to jest element dyskusji na temat możliwości finansowania. Wiadomo, że tych pieniędzy najlepiej by było, żeby było bardzo dużo. Te 500 miliardów euro jest dosyć racjonalną propozycją. W sensie to nie jest jakaś ogromna suma, która wbrew pozorom przytłacza swoją wielkością rynki finansowe. Znajdą się kupcy tego typu instrumentu finansowego, tych obligacji. Natomiast bardzo trudno będzie nakłonić na przykład do sumy 2 bilionów euro inne państwa europejskie. W tym pamiętajmy, że my jako Europa Środkowo-Wschodnia, czyli zarówno Polska, Węgry, także Rumunia, będziemy pewnie krajami, które w najmniejszym stopniu będą korzystać z tych funduszy, ponieważ z racji tego, że kryzys, który dzisiaj mamy, dotknie nasz region w mniejszym stopniu, a nasze gospodarki trochę się mniej skurczą, firmy w mniejszym stopniu upadną, a także stopa bezrobocia u nas najpewniej nie wzrośnie, tak jak w krajach europejskiego południa. Stąd my byśmy się jako biedna Europa Środkowo-Wschodnia dokładali do trochę bogatsze jednak i z zakumulowanym kapitałem Europy Południowej. I stąd wydaje mi się, że szafowanie bardzo dużymi liczbami by utrudniło negocjacje, które teraz czekają Francuzów i Niemców z krajami naszego regionu. Czyli bardzo ważna decyzja przed rządem premiera Mateusza Morawieckiego. Czy powie tak dla tego funduszu, czy też powie nie?
Dokładnie, dokładnie. My też musimy jako Polska spojrzeć na to, jakie warunki tam będą wpisane, jak na pewno też będziemy chcieli wiedzieć, jak będzie wyglądał projekt przynajmniej budżetu na lata 2021-2027, po to, żeby połączyć trochę te rzeczy, no bo to oznacza, że nasza składka do Unii Europejskiej by wzrosła. Jak to będzie wyglądało? Jaka będzie proporcja tych środków, które trzeba będzie dokładać do budżetu europejskiego? Bo to oznacza, te 500 miliardów euro to jest tak naprawdę no, prawie połowa tego budżetu na te kolejne lata, czyli tak naprawdę mówimy o tym, że budżet europejski hipotetycznie rośnie o 150%, o 50%. Czy my jesteśmy w stanie się na to zgodzić? Jeżeli tak, jak będzie wyglądał algorytm dostarczania tego kapitału, który będzie zgromadzony i do dyspozycji Komisji Europejskiej, no a na samym końcu to rzeczywiście na jakie będą cele związane z tymi środkami. Pamiętajmy, że środki europejskie realizowane w ramach jednolitego rynku często mają efekt mnożnikowy. Jeżeli ten mechanizm zostanie dobrze skonstruowany, może być tak, że paradoksalnie pomimo tego, że będą dostawać to Włochy, to i tak czy siak zarabiać będzie Europa Środkowa na tym. Tylko pytanie oczywiście, jaki będzie ten montaż finansowy. Na razie tych szczegółów jeszcze nie mamy. Duet francusko-niemiecki będzie przekazywał tą propozycję szczegółową pewnie stolicom i teraz rozpoczną się negocjacje, które krótkie i proste nie będą. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że pan uważa, że to jest dobry mechanizm, że to jest dobra propozycja. Znaczy, uważam, że z perspektywy polskiej to bardzo zależy od szczegółów. Dla nas jako kraju dokładanie się do Unii Europejskiej zawsze jest dosyć dyskusyjne, tak? Czy żeby wyłożyć własne pieniądze po to, żeby też ratować inne. Natomiast z perspektywy całej wspólnoty i tego, że jeżeli podobny mechanizm nie został wdrożony, to sytuacja ekonomiczna we Włoszech i w Hiszpanii, które nie pozbierały się jeszcze po poprzednim kryzysie, który rozpoczął się 12 lat temu, a potem kryzysie zadłużenia, będzie dramatyczna. Będą to dwa kraje, które jakbym był politykiem albo ekonomistą pochodzącym z Włoch albo Hiszpanii, no to bym zastanawiał się, czy wiązać swoją przyszłość polityczną z wspólnym blokiem. I takie głosy, jeżeli chodzi o Matteo Salviniego, się zaczęły pojawiać o tym, że Unia Europejska nie daje Włochom nic w zamian. Dzisiaj w postaci tego dodatkowego funduszu ona chce zrobić coś nadzwyczajnego, czyli duet francusko-niemiecki chce jakoś pomóc Włochom, bo perspektywa jest taka, że Włochy mogłyby opuścić strefę euro albo nawet i w ogóle Unię Europejską w perspektywie tego, co by się działo z nimi w trakcie kryzysu gospodarczego, który tam się będzie rozpoczynał. Czy już się rozpoczął, ale takie powiedzmy problemy społeczne wywołane przez gospodarkę czy też przez pandemię będą dopiero bardziej odczuwalne w perspektywie kilku miesięcy. No i oni muszą, znaczy Unia Europejska musi coś zrobić więcej, bo jeżeli nie jest w stanie dostarczyć im większej ilości pieniędzy, nie jest w stanie stworzyć jakichś mechanizmów, które mają charakter ratunkowy, no to na pewno Włochy mogą próbować wyjść ze strefy euro. Można się pogubić w tych wszystkich liczbach i tych wszystkich deklaracjach, bo jak to ma się te 500 miliardów, o których mówiła kanclerz Niemiec i prezydent Francji do deklaracji wcześniejszych, jeśli chodzi o wsparcie dla niemieckiej gospodarki, bo z tego co pamiętam też miało wynosić 500 miliardów euro. Czy to są te same pieniądze, czy to są jakieś inne pieniądze, czy deklaracje, że Europejski Bank Centralny w ramach polityki luzowania dodrukuje, nie wiem, 800 miliardów euro, to są inne pieniądze, czy to należy sumować, czy traktować rozdzielnie, czy to są różne pomysły, czy coś się tutaj dzieje, czy nie dzieje. Można się zagubić w tym labiryncie, panie dyrektorze. No jest, rzeczywiście każdy rząd deklaruje ogromne sumy dzisiaj na wsparcie firm, ludzi i
całych gospodarek, więc można by było dojść do takiego momentu, w którym w zasadzie kto kupuje te obligacje, kto emituje te pieniądze do gospodarki. Natomiast mówimy o dwóch różnych sumach. Te obligacje, które emituje niemiecki rząd na potrzeby ratowania własnej gospodarki i w dużej mierze też używając własnych rezerw budżetowych, bo Niemcy przez kilka ostatnich lat miały nadwyżki budżetowe i zmniejszały wysokość długu publicznego w relacji do PKB. Trochę podobnie jak Polska. No, my aż tak może takiej skrupulatnej polityki makrofiskalnej nie prowadziliśmy, ale na pewno też w tym samym kierunku. No i Niemcy zwyczajnie w świecie z racji tego, że upadek średniej wielkości przedsiębiorstw w Niemczech z powodu tego kryzysu groziłby zapaści gospodarce na następne kilka lat, no stworzyli fundusz, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do polskiej gospodarki, francuskiej nawet. I Niemcy po to, żeby uratować swój Mittelstand, są w stanie wyemitować dosyć dużo obligacji. No, z drugiej strony teraz do gry będzie wchodziła Unia Europejska i będą to obligacje, które będzie emitował Europejski Bank Centralny. Tylko na to jeszcze do tej pory nie było zgody na euroobligacje, dlatego że to wtedy zupełnie inaczej ustawia system gospodarczy w całej Europie, bo to jest taka decyzja, która przesądza o tym, jak funkcjonuje, bo raz wypuszczone euroobligacje, to potem już człowiek czy decydenci dochodzą do wprawy i są kolejne i tak Europa staje się jednym fiskalnym państwem. Dokładnie tak. To będzie niosło ze sobą duże ryzyko na przyszłość, dlatego do tej pory północ zwłaszcza nie chciała się zgodzić na to, żeby emitować wspólne obligacje. No to będzie bardzo ciekawy proces negocjacyjny, nie ukrywam, bo trzeba będzie trochę interesów różnych państw pogodzić, bo Holandia pewnie nie będzie się chciała zgodzić nadal na ten instrument fiskalny. Natomiast to, że Francja i Niemcy to zaproponowały, oznacza, że jakoś przynajmniej większość na razie państw europejskich są w stanie zbudować. Nie wierzę, żeby nie sondowali stolic europejskich przed zaproponowaniem dosyć radykalnego kroku, jak to. Polska była sondowana? Czy pan coś o tym wie? Nie mam takiej wiedzy. To trzeba pytać ministra spraw zagranicznych i ministra do spraw europejskich. Natomiast wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe. Zależy to wszystko od technicznego aspektu redystrybucji środków i czy na przykład jest ta szansa na to, żeby Polska mogła w innej sytuacji i w innej konstelacji kryzysu też korzystać z tego instrumentu finansowego. Bo pamiętajmy, że ten fundusz odbudowy na poziomie europejskim będzie rozpisany na lata. Będzie to też zależało od tego, na co środki europejskie będą przeznaczone. Może Polska dostanie też w innych aspektach trochę złagodzone zostaną inne elementy naszych negocjacji z Komisją Europejską. To zobaczymy to teraz. To może być z korzyścią dla nas. To muszę przyspieszyć. Krótka odpowiedź na pytanie. A jak temperatura polskiej gospodarki? No temperatura jest na minusie na razie. Więc jesteśmy w drugim kwartale roku 2020, w którym najprawdopodobniej zanotujemy największą recesję według przynajmniej dostępnych danych dla naszego kraju. Na koniec tego roku też nasza gospodarka się skurczy, natomiast coraz więcej firm odwiesza swoją działalność po zawieszeniach, które miały miejsce w marcu. Więc ta liczba firm, które się odwieszają w tym rejestrze CIDG jest coraz większa. Bardzo dużo przedsiębiorstw też według badania, które my dzisiaj będziemy publikowali, korzysta z instrumentów tarczy antykryzysowej, przeróżnych. Spada też liczba firm, które deklarują, że będą zwalniały pracowników. To też jest dosyć optymistyczne. Tu musimy niestety postawić kropkę, ale dzisiaj jeszcze w Poranku Wnet będziemy rozmawiać z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, także gospodarka jeszcze będzie obecna w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był gościem Poranka Wnet, a my pędzimy do budynku Pasty.